Witam Was tym razem w garażu. Chcę Wam pokazać dzisiejsze zakupy, mianowicie drzewka owocowe. Są również krzewy owocowe, ale są w domu. Już Wam pokazuję, jak się prezentują. Dosyć, tak powiem, wysokie drzewko. To jest drzewko owocowe, czereśnia. No, mam tu pomocnika. No ja i ciu wieje dzisiaj okrutnie. By Wam dobrze pokazać po prostu. Czereśnia Gardenik, kupiona w Biedronce. O dziwo, produkt polski. Jeszcze tutaj są trzy drzewka. Ja Wam zaraz je pokażę, bo mi tutaj procek stawimy. Jakie są drzewka. Tutaj wiadomo, zabezpieczone fajnie. I mamy, już Wam mówię. Tak, malinówka. Również dwie sztuki tych wiśni. Jedną ręką mi tak niewygodnie nagrywać dla Was. Wszystko się tutaj zaplątało. O, widzicie, ma ładne te. Widać. Ładne przyrosty. Sobie stawiamy. Kolejny Wam zaraz pokażę. Tutaj wiadomo, jak to w szopie, bałagan. Na razie nie będę tych drzewek jeszcze sadzić. O, to dole. Tutaj kolejna czereśnia. Czereśnia. Proszę Państwa. Wiśnia była i jabłoneczka. To chyba bym pokazywała, nie? Jabłonka. O. Jabłonka. Także mamy malinóweczkę. Tu mamy czereśnie. Tu mamy wiśnie. I mamy jeszcze tutaj czereśnie. Także takie zakupy. Zaraz Wam w domu jeszcze pokażę. Tutaj sobie na razie leży takie podłoże do siewu i pikowania. Podłoże 20 litrów. Tutaj jeszcze Wam pokażę, mam perlit, taki dodatek do ziemi, do wysiewu. 5 litrów perlitu. Zobaczymy, do czego może później, jak będzie po prostu pomidory wkładać, to będę dodawać do ziemi perlit i on utrzymuje dłużej wilgotność i tak troszkę luźniejsza ziemia się robi, ale niekoniecznie musowo perlit dodawać. Niektórzy dodają, inni nie dodają do ziemi, po prostu mieszą z ziemią. A tutaj mam pozostałe właśnie krzewy owocowe, o których mówiłam. Pierwszy, nawet widzicie, jest cena. 7,99 agrest zielony, jedna sztuka, agrest czerwony i magnolia, bo tą, którą miałam, to położyłam oponę i chyba miała mało światła, to mi po prostu padła. Może zaraz wyciągniemy, Wam pokażę te rośliny. Może jednak nie będę wyciągać, bo tutaj mi się chciało wyciągnąć o bez tego woreczka. Także nie będę na razie wyciągać. Tylko tak pokażę. Tutaj widzicie, też ma fajne przyrosty. I tutaj również. Pewnie gdzieś trzeba będzie w donicy jakieś posadzić i może w szklarni niech stoją te rośliny. Dalie, które pokazywałam chyba w którymś odcinku, mieliście lub będziecie mieli, to jednak musiałam te z komody powynosić do szklarni. Będę je przykrywać, bo miały mało światła, ale to zobaczymy, co z tego będzie. No, myślę, że to na tyle, takie zakupy ogrodnicze.